Takiego odcinka z gry Minecraft jeszcze nie było. Dzisiaj razem z JJ-ką oraz Szakiem zostaniemy astronautami! Woohoo! Jesteśmy gdzieś w kosmosie. W kosmos polecimy minecraftową rakietą i odwiedzimy sobie księżyc w poszukiwaniu obcej cywilizacji. Znając nasze możliwości, to się nie może udać. O! Widzicie tamtą rakietę? Ta rakieta jest zasilana łapkami w górę. Kiedy polubicie ten film, rakieta wystartuje w górę. No, dalej, dalej, pokażcie swoją moc i napełnijcie akumulatory tej rakiety, no. O! Teraz uwaga, startuje! Woohoo! Bye, bye! Łapkowa w górę, rakieto. Nie mam pojęcia, kiedy cię znowu zobaczę, ale wiem, że wy macie pojęcie, kiedy znowu polecimy w kosmos. Jeżeli pod tym filmem zostawicie 30 tysięcy łapek w górę, biorę Szaka oraz JJ-kę, pakują walizę i lecimy na kolejną planetę. Dobra, Szaku, dawaj jeszcze krok do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie patrzę. Nie podglądowywuj. Wiesz, jaki jest dzisiaj dzień w ogóle, Szaku? Podglądaj. Czy już zapomniałeś? Dzień. No, JJ-ka, powiedz mu, jaki jest dzień. Dzisiaj jest dzień świętej marchewki. Tak jest, mordeczko! I teraz możesz się odwrócić i spójrz na to! Spójrz na to! Chłopie! Kupiliśmy ci razem z JJ-ką lot w kosmos. Będziesz pierwszą marchewką w kosmosie. Tak. Ja chcę pierwszy. Stary, ale słuchaj. Każdy ma tutaj przydzieloną skrzyneczkę. To jest Szaka, to jest Farela, a to jest JJ-ki. Otwórzcie teraz skrzyneczki i zobacz, Szaku, co zrobiliśmy dla ciebie. Spójrz na drugą puszkę. Razem z tobą leci twoja mama, babka i prababka. Spotkanie rodzinne. Spotkanie rodzinne. Tak, zapakowali swoje w puszki, lecą razem z nami. O nie, pomyślcie. Słyszysz mnie? Mówi coś do mnie. Oni już są w rakiecie swojej małej. Poznajcie mamę. Nie, to chyba był ojciec świnki, tak, tutaj jest Szaka mama, okej, spoko. Słuchajcie, musimy się tak ubrać. Co my tu mamy? Stalowy hełm i stalowe nogawice. Dobra, ubieram. Jak ja będę wyglądał? Dobra. Pokaż, jak wyglądasz. Jak szef. Szefowsko wyglądam strasznie. Dobra, co mamy tutaj dalej? Hełm astronauty, przewody tlenowe, moduł częstotliwości, okulary sensoryczne, co? Jasno-niebieski spadochron i żelazny miecz. Okulary też musimy założyć? Wiesz co, ja to ubieram. Chyba. Wszystko. Patrz, jak wyglądam! Jak doktor Zero. Dobra, nie. Słuchaj, to na razie ten zestaw nas ściągnę. Wow, musisz ściągnąć pierw zbroję, wiesz? Żeby założyć to. Okej. Okay. Co ja mam za antenę na głowie, stary, zobacz na to! Co to jest? Hełm. Nie mam pojęcia, ale wyglądam przekomicznie. Ej, flagę mamy! Co? Różowy spadochron. Ole, masz konkretną flagę, Szaku. Dobra, jesteście już ubrani? Wyglądacie przecudownie po prostu. Dobra, mamy tak. Mam hełm, okej. Okay. Szaku, zapraszam cię, ty lecisz jako pierwszy. Dawaj, wskakuj w rakietę. Środkowa rakieta jest twoja, tak jest. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Chyba nie. W którym się wysiada? Jestem do tej rakiety. Gdzie ty jesteś? No fajnie, w JJ-ki jestem. W JJ-ki rakiecie? Szaku! Dobra. Chodzi spacja. Nie! Odejdź, odsuń się! Palę się, do wody! Dobra. Ej, wy mi machacie. JJ, machamy mu! Zobacz, papa, Szaku, trzymaj się! On startuje! Żegnajcie! Odliczanie! 3, 2, 1! Poszedł, zobacz! Na razie, Szaku! Trzymaj się! Szerokiej drogi! Papa, Szaku! Dobra, JJ! Kosmos widzisz? Odbiór! Mayday, gdzie ja lecę? No nie wiem, JJ-ka! Gdzie my kupiliśmy mu bilet w ogóle? Na jaką planetę? Na Słońce! Jak na Słońce? Nie. Na Słońce można lecieć tylko i wyłącznie w nocy! Bo wtedy doleci się, nie spali! Mam ważną informację. Jaką? Wiedziałem, to wiedziałem. Ziemia jest płaska! Tak? Tak? Jest, wiedziałem, tak! Widać to z góry? JJ-ka, dawaj! Wskakuj do rakiety! Space to start! Nacisnąłem spację! O kurde! O nie, za 18 sekund wyruszymy! O nie! Ja już... Co się dzieje? Czemu mnie podpalasz? To będzie pierwszy, ścigamy się. Ja muszę wysiąść! Muszę wysiąść! Bo mnie spalisz! Dobra, JJ-ka, leć, ja ci macham! Puszką jedzenia! Palę. Czekam na was! Nie, moja rakieta! Ja się moja rakieta odleciała beze mnie! O, wyskoczyłem! Nie, musicie poczekać na mnie, idę po jakiegoś inżyniera, żebym postawił kolejną rakietę, ale wariacja.
Dobra, pan Czesio mi na szybko zmontował rakietę. Już do was lecę. Start! 19, 18, 3, 2, 1, lecimy! Woohoo! Na koniec świata jeszcze dalej! Dawaj, czekam! Nie no, to jest coś pięknego po prostu. Szaku, miałeś reakcję! Ziemia jest płaska! Na chłopie! Dopiero teraz do mnie dotarło. Woo! Jesteśmy na miejscu! Układ słoneczny, no co klikamy? No, chyba księżyc, co? Księżyc? No, fajnie by było na księżycu. No, w sumie księżyc jest najbliżej, nie? Lecimy? A jak? Start! Uwaga! Ląduje! Ląduje! Cel osiągnięty! O co chodzi? Przytrzymaj space, aby zwolnić! Spację przytrzymaj trochę! To jest łazik księżycowy! Hamuj, jest. Hamuj, spacja! Do góry, do góry! Hamuj! Dobrze! Okej, 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 wylądowałem! O, mamo! Stoję! JJ-ka, jesteś? Jestem! Jestem! Tak, jest! Dobra, wyszedłem! Jesteśmy na księżycu, Szaku! Po raz pierwszy jestem na księżycu, a ty? Wylądowałam! Ja jestem po raz drugi, tak, jesteś po raz pierwszy. Ale można stąd wyjść? Tak, prawo tak. Myszy. O, to gdzie JJ, dawaj to nie. Gdzie jest JJ-ka? Tam, na wprost. Dobra, a czekaj, można biegać? Dawaj. Tak, można biegać i skakać. Ty coś pięknego przecież. Ślady zostawiamy, patrz. Ślady? Wow. Albo... Spójrz pod siebie. Faktycznie, no. Nasze ślady nigdy już nie zostaną naruszone. Zawsze takie same będą, bo tutaj nie ma oddziaływania atmosferycznego. Dajcie, no. Nie są najważniejsze. Najważniejsza jest flaga. Uwaga! 3, 2, 1. Tak jest! Pierwsza marchewka na księżycu! Ale, ja się chciałem tylko zapytać, kto ci tą marchewkę rysował, bo podejrzewam, ufolutki nie będą wiedziały, że to jest marchewka. To nie, sam rysowałem, no weź nie, jest przepiękna. Okej, okay, no podobna do ciebie. Słuchajcie, musimy odnaleźć tutaj jakąś może cywilizację, co? Przydałoby się. No na pewno odnajdziemy. Fajnie by było. Nie no, to chyba raczej nic nie będzie, wiecie. No, w szkole mnie też uczyli, że nie ma kosmitów, także... a jesteście głodni? Ja bym proponował coś zjeść, jakąś... Jakiś beftek, mama, okay. Niestety, ale musimy się pożegnać. Gruz. O! Ty, widzę jakąś dziurkę. Aha, dobra, tu się nic nie dzieje. Ale dziurka. Słuchajcie, mam coś takiego i sobie to odpalę. Okej, okay. I co dostałem? O! Stalowy kilow dostałem. Dobra, też mogę... To mam. Mogę kuć? Mogę. Ej, bloki odlatują! Wow, jak leci do góry. To jest coś pięknego przecież. Dziejka, weź sobie wykop coś, patrz. Wszystko lata. O, wszystko lata, faktycznie. Słuchajcie, mi się wydaje, że gdzieś tutaj może być jakaś stacja kosmiczna. Poszukajmy jej, co? Dobra, poszukajmy. Ja biorę ze sobą do kieszeni kawałek księżyca. Okej, okay, będziemy go badali później. Słuchajcie, to jest jakaś kopalnia. Wow. Wow, jakaś nieznana, nieznana ruda. Okej, okay, podniosłem. Co to jest? Ruda miedzi. Aha, okej. Okay. Ale to jest ciemno, to słuchajcie, macie taką potkę? Mikstura Noctowizji? Tak, mam. Fioletowa? Wypijcie sobie. Dobra. O bracie, teraz wszystko pięknie widać. Teraz to tutaj ho, ho. Co to? Dobra, zombiak? Jest zombiak! Stary, zobacz zombiak w skafandrze! Ja myślałam, że to diamentowy zombiak jest. Ej, drugi, uważaj za tobą, Forest! Drugi zombiak? O! Dobra, leży. Dobra, możemy zwiedzić sobie tą kopalnię na szybko. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Czyli życie istnieje. Czyli życie na księżycu jest, tak. Jest to udowodnione przez Minecraft. Ja to wykopałam. Jaka sera? Ser. Ser? No patrzcie. Co tu? Co ser? Co ser robi na księżycu? Ej, chodźcie, poszukam może jakieś wioski. Dobra, mi się wydaje, że tutaj są jakieś ufolutki. Okej, słuchajcie, doszedłem gdzieś... Poszedłem gdzieś głęboko i tutaj nic nie ma. Dobra, wracamy się. Dobra, wracamy do góry. Wioska! Jest kosmita! O, kosmita, jest kosmita! Kosmita. Jak on wygląda? On wygląda jak Skalmar ze SpongeBoba. Co nie? Nie. Słuchajcie. Nie ma mojego kuzyna. Co? Odwodnioną marchewkę, patrzcie. O nie! Oddawaj go. Oddawaj kuzyna Szaka. Krótko z nim. Tak, króciutko. No i dobra, zabiliśmy pierwszego kosmita. Jestem z was dumny. Jestem z was dumny, tak jest. Idę zobaczyć, co oni tam uprawiają. Ja nie wiedziałem, że kosmici mieszkają w iglo. Okej. Okay, wow. Kosmici mają ogródki. Tutaj nic nie ma. Wychodzę stąd. Idziemy dalej. Kosmiczny ogródek! Oni drzewa sadzą normalnie. Czyli tutaj może być tlen.
I co, znaleźliście coś ciekawego tutaj w tych wioskach? Bo moim zdaniem troszeczkę jest przereklamowana. Ziemniaków, marchewek i młodych brzozek to nic nie ma. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy na tej planecie już zombie kosmonautę, tak? Zombie aliena. Znajdźmy teraz może, nie wiem, zombie creepera. Ciekawy jestem, czy występują na księżycu creepery. Nie, no bez przesady. Zombiaki to są pewnie od nich, ale creepery... Dobra, to żeby sobie urozmaicić to szukanie, to może zrobimy sobie jakiś wyścig. Wyścig? Dobra. Berka, to ty jesteś Berkiem. No nie, ej, ale jeszcze nie było start! Już jest start, zobacz, elegancko idzie. Tą grawitacją jest kozacko. Nie, zabiję się! O nie, co to? Możemy się zabić. Co to było? Ta grawitacja jest oszukana. Ej, macie miksturkę Noctowizji? Ja mam. Co to jest? Ja nie mam. Dobra, mam miksturkę Noctowizji i wszystko widzę ładnie. Dobra, to ty, Farel, prowadzisz tak naprawdę. To są jakieś lochy? Księżycowe cegły to są. Dobra, okradamy ich. Księżycowe cegły? Czekaj. Biorę tak, to. Tak, księżycowe cegły. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ja mówiłam, że ja nie, nie mam pojęcia, to jest jakaś tajna... O kurde, pajęczyny, tajna kopalnia. Ja nie widzę, dobra. Creeper, jednak są creepery! Daj, bum bum! Uważaj! Ej, nie! Szaku, co ty robisz? Wrzuciliście mnie w niego. Jak wrzuciliśmy? Drugi! Dobra, uwaga! Oła, oła, oła! Dobrze, że mamy super zbroję jakąś. Dobra. Dobra, bo tu jest ten, patrzcie. Spawner? Spawner. Mob spawner tu był, ale oszust, dobra. O matko, tutaj jest milion! Czego milion? Dobra. A, creeper! Jeszcze jeden. Dobra. Jeszcze go. JJ-kę gonią, JJ-ka! Lecę pomóc! O! Dawaj! Żyjesz! Masz jedzonko. Masz jedzonko, rzucam ci. Rzucam ci te bewsztyki w puszce. Gość, co? Dobra, leży. Konfiguracja tlenowa źle założona. Zginiesz? A JJ-ka umiera? Nie wiem, o co chodzi. Gdzie ty jesteś? Mi też w sumie to się chyba kończy. Jest ciemno. Chodź tutaj do mnie, tu za tobą jestem, chodź. Widzisz mnie? Do wyjścia. Do wyjścia chodźcie. Nie widzisz mnie? Dobra, teraz widzę tak delikatnie. Okej, dobra. Masz tu miksturkę, sobie wypiją. Masz miksturkę, to ci rzuciłem! No i JJ-ka. Niestety. Kończy swoją przygodę w kosmosie. Dawaj, Szaku, idziemy zwiedzić ten dungeon dalej. Go. Okej, okay, idziemy dalej, a jak? O, kolejne zombie. Myślę, że trzeba... Przebiegnijmy to, tak. Nie! Enderman! Stary Enderman jest... O kurde, jakaś komneta. Komneta jakaś, poczekaj. Uciekaj, uciekaj. Nie, nie, jest światło. Nie! Co to jest? Czekaj, czekaj, zabudowuję to wszystko. Dobra, Farę chyba bossa mamy. Co to jest za boss? O nie, złapał mnie! Jak rzucił, dobra, dawaj, rzucił mną! Dawaj go, ja leję go, leję go! Cały czas! Teraz mnie nie mierzę, dawaj, bij go, bij go, bij go! Jakie on daje głupie okrzyki! Słyszysz to? Bij go! Właśnie nie słyszę go totalnie. Dawaj. Wybiję miksturkę. Dobra, uwaga, umiera, 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 umiera. Ostrzeżenie! Konfiguracja tlenowa źle założona! Co? Skinął! Co? Zabiłeś go? Ja zdążyłem zmienić zbiornik tlenowy! Jeee! Mam klucz! Klucz? Do czego klucz? Do lochów poziomu pierwszego. Stary, zobacz! Jest jakaś skrzynia! Potrzeba klucz! Potrzeba klucz! Wsadź w ten klucz! No i patrz, co mam! I otwieraj! Co tu mamy? Schemat! Schemat stołu warsztatowego NASA. O, bracie! No i o to chodziło! O to chodziło! I książka zaklęta. Dobra, pięknie! Udało się! Pięknie! Yes. Także moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Udało nam się pokonać jakiegoś przekozackiego bossa i mam nadzieję, że zostawicie pod tym filmem 30 tysięcy łapek i wezmę Szaka oraz JJ-kę. Wteczkę spakuję i zabiorę ich na wycieczkę. Polecimy sobie w kosmos i odwiedzimy może tym razem Merkury, może Wenus, Ziemia, Mars, Uran, Neptun, Pluton, kto wie? Sami zadecydujcie. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się! Cześć!